Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że w Polsce również znajduje się takie dosyć osobliwe miasto duchów, gdzie większość przetrzymywanych tu osób zmarła śmiercią głodową. Oczywiście chodzi mi o Kłomino. Do 1992 roku Kłomino było bazą armii radzieckiej. Teraz praktycznie w tym mieście mieszkają tylko i wyłącznie dwie kobiety. Jak ktoś będzie dociekliwy, to na pewno to miasto znajdzie w województwie zachodniopomorskim. Jest to jedno z największych opuszczonych w Polsce miast. No w ogóle widmo krwawych zbrodni popełnionych lata temu odcisnęło na tym terenie, przepraszam, piętno, które w połączeniu z krajobrazem tych właśnie niszczejących budynków, szczerze mówiąc, mrozi krew w żyłach każdemu, kto zdecydowałby się na odwiedzenie tych obiektów. Tutaj też drogowskazy znikają, ustępując miejsca absolutnej ciszy, no i z każdym metrem droga robi się coraz gorsza. Są dziury, wyrwy, nierówny grunt, skutecznie utrudniający przeprawę. Po kilku kilometrach następuje tak naprawdę taki niespodziewany koniec szosy, która zamienia się nagle w polną drogę. No i tylko tak tą polną drogą można dojechać właśnie do Kłomina, które jest takim opuszczonym miastem, widmem na terenie Polski. Myślę, że spacer po albo zwiedzanie w ogóle Kołomina może tak naprawdę być określony jako taki spacer wśród ruin, bo opustoszałe miasto przypomina taką scenerię z filmu Grozy. Okna są powybijane z takimi powybijanymi szybami, ściany z odpadającym tynkiem, balkony pozbawione poręczy, wszędzie jest gruz, pył, szkło. We wnętrzach można jeszcze odnaleźć jakieś takie wyblakłe ślady tapet, we wzorki i wydrapane niedbałą cyrylicą imiona. Być może są to imiona zakochanych, więc przechadzka w okolicy Kołomina może rodzić wiele pytań, jednak jedno z nich pojawia się praktycznie u każdego, kto nie jest zaznajomiony z historią tego miasta. Jak to się w ogóle stało, że ta miejscowość zamieniła się w miasto duchów? Kołomino, znajdujące się nieopodal Bornego Solimowa, powstało jeszcze przed 1936 roku. Miasteczka miały służyć przede wszystkim celom militarnym, bo obok Grossborn, bo taką nazwę dano tej miejscowości, wybudowano poligon, a na otwarciu całego kompleksu 18 sierpnia 1938 roku zjawił się sam Adolf Hitler. Stacjonowały tam czołgi z dywizji Heinza Guderiana, a w pobliżu poligonu odbywały się w ogóle ćwiczenia wojskowe. I właśnie w tym miejscu miał się podobno zrodzić Fallweiss, czyli plan ataku na Polskę, plan planowanego upadku Polski. Z kolei w Kłominie stacjonowały oddziały niemieckiej służby pracy. Następnie powstał tam też obóz jeniecki, więziono w nim polskich wojskowych i cywilów. Wkrótce też dołączyli do nich Francuzi i Rosjanie. Większość z kilkudziesięciu tysięcy przetrzymywanych tutaj osób zmarło śmiercią głodową. Po wojnie ten obiekt przejęła właśnie Armia Radziecka, przekształcając go w samowystarczalne miasto. Wybudowano bloki, sklepy, no i szpital dla kilkuset żołnierzy oraz ich rodzin. Miasto było jednak otoczone potrójnym płotem i zasiekami z drutu kolczastego, tak by nikt nie miał prawa zbliżać się do tajnego obiektu aż do 1992 roku. Około właśnie 1992 roku ostatni radzieccy żołnierze opuścili Kłomino, no i miasto opustoszało i nigdy nie zostało już ponownie zasiedlone. Z roku na rok pojawiało się coraz więcej zniszczeń, coraz więcej ruin odsłaniających tajemnicze pozostałości po poprzednich mieszkańcach. Takie jak na przykład ślady po bazach rakietowych, świadczące o możliwości składowania tam wyrzutni do rakiet dalekiego zasięgu. No i po 2008 roku w ogóle podjęto decyzję o próbie sprzedaży obiektu za równowartość 2 milionów złotych. No niestety nie znalazł się żaden nabywca. Od tej pory na terenie Kłomina pojawiają się głównie osoby ciekawe takiej eksploracji i tajemnic tego obiektu. No, szczerze mówiąc, wiele tam tych osób przebywa, natomiast należy tak naprawdę zachować jakąś szczególną ostrożność, bo szczerze mówiąc, wiele z tych budynków jest narażonych na zawalenie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli ktoś będzie gdzieś tam poszukiwał miasta duchów, to my w Polsce też właśnie mamy
nasze miasto duchów i tym wszystkich, którzy chcą się bawić w Ghostbusters, serdecznie to miasto zapomniane, zaginione polecam.